Jezu, ej, pada się, pada. Ej, ja mam w ogóle baterię? Ej, bateria, baterii. Także, Wolfgang, ale czemu podajesz swój opis? Bo jesteśmy tacy sami, Dezen. Jest tylko jedna różnica pomiędzy mną a tobą. Ja jestem ten przystojny. Dobra. Kontynuujemy od momentu, w którym skończyliśmy. Chwila. Dobra. To by się tak grało, czy tak? Nie wiem. Już nie pamiętam, jak się w to grało. Nie wiem, że się coś ruszało. Dobra, mamy grubasa. Dezen. Ojciec Dezena. Hello. Czy kupię tutaj fajki? Jak to się chodziło? Ale tak się kamerę zmieniało. Aha, dobra. Szukam już od tygodni. Obym tym razem coś trafił. Ale tak się rozglądamy. Żeby chodzić, muszę przytrzymywać ten przycisk. Dobra. Tu mam te. Lepiej pójdę schodami. Gość z recepcji powinien być w stanie mi pomóc. Lauren Winter. Coś to panu mówi? Dezen w grze. Nie kojarzę. Widział pan? A, ta Lauren Winter. Trzecie piętro, na końcu korytarza, ostatnie drzwi po lewej. O, dziękuję, łe, dubbing. Nie, dubbing. Jezus, jak mogą mówić dubbing w polskich grach? Rozumiecie to? Jak można być dubbing do Wiedźmina 3? Jeszcze ja tylko leci w dubbingu rosyjskim. Suka bliad i tak dalej. Trzecie drzwi, czy co tam było? Nie, trzecie piętro. Czy po lewej chyba. Puk, puk. Lauren Winter? Przykro mi, tylko umówieni klienci. Moment. Co jest? 50 dolców. Bez całowania ani żadnej perwery. Pasuje. Ludzie, tania za 50 dolców? Pieniądze na stół. Masz dokładnie 10 minut. Kiedy zadzwoni, to koniec. Jasne? Dowiedziałem, czy najlepszy jest dubbing japoński. Sprawdzałeś? Lepiej zacznij zrzucać ubrania. Nie mamy całego dnia. Nie po to tu przyszedłem. Ach, kurwa, glina. Mogłam wiedzieć. Czego chcesz? Na koszt firmy, tak? Nazywam się Scott Shelby. Jestem prywatnym detektywem. Rodziny ofiar zabójcy z origami zleciły mi przeprowadzenie śledztwa. Przyszedłem zadać pani parę pytań o John'ego. Jestem grubym detektywem. Wszystko już powiedziałam policji i nie mam nic do dodania. Proszę dać mi spokój. Leave me alone! Zabójca nadal przebywa na wolności i znowu zabije, jeśli go nie złapią. Mój Johnny nie żyje. Co to za różnica? Jeśli nie powstrzymamy zabójcy, będą kolejne ofiary. Potrzebuję pani pomocy, Lauren. Może wie pani coś, co przyda się w śledztwie? Weź ją, uderz. Pomóc panu? Spęta ją i zbicza bi. Mój syn nie żyje, słyszy mnie pan? Nie żyje! O nie! Jeśli nie znajdziemy zabójcy, kolejne matki będą odnajdywać porzucone ciała synów. Ale pewnie! Co to panią obchodzi? To już ich zmartwienie, prawda? Dziwi się na chwilę, jak znam całą fabułę. A ja nie znam całej fabuły. Widzę jakąś kobietę, która jest no... Wygląda mi na taką matkę demona. Mamy tutaj ojca Dezena. I gdzieś tam wcześniej... Gdzieś tam wcześniej była dziwna patologiczna rodzina. Chodził bawić się z dziećmi sąsiadów. Prawie patologiczna. Pamiętam, że tamtego dnia była straszliwa ulewa. Nigdy tego nie zapomnę. Wszystkie dzieci wróciły do domu około 5. Wszystkie poza nim.
Jaki był Johnny? Jakim był dzieckiem? Johnny był matka demona to... Ale ja tego nie powiedziałem, Elti! Dlaczego obrażasz matkę demona? To wiesz, szacunku do matek innych dzieci. Chyba na swój sposób rozumiał, co się dzieje. Ty się szanuj, Elti. Zapali pan? Ale nie szkodzi zdrowiu. Nie tak łatwo rzucić, nie? Nie da się tego rzucić. Nie, oj, nie da. Johnny mieszkał z panią? Tak. Ale to prawda, 50 dolców za 10 minut to drogo. Nie spotykał moich klientów. 50 dolców w sumie jest niespełna 200 za 10 minut. Potrzebowaliśmy pieniędzy. Próbowałam za 10 minut? Zarobić tyle, żeby nas stąd wyrwać. Bez perwersji, to faktycznie tyle drogo. Dużo się ceni. Nie wie pani, czy znaleźli coś na miejscu? Jakieś ślady? Najlepiej nic nie pisać na streamie Wolfgana, bo zawsze obyć ci to przeciwko tobie. Że pewnie uciekł, ale na pewno i widzicie, teraz Dezen udaje, że jest mądry, że przewidział, co powiedziałem, a tak naprawdę, no, ja mu wcześniej to powiedział, co ma napisać. Dezen tak naprawdę nie jest mądry. Mu wszystko podpowiadają, co napisać. I nie wiem, co się w ogóle dzieje teraz. Musiałem Dezena poobrażać. God damn it. Weź jej przywal. Nie dotykaj mnie! No dlaczego dotykasz się zboczeńcu? Mój syn był moim największym skarbem. Jedyną dobrą rzeczą tak w tym pojebanym życiu. To. Odebrano mi nie warto. Niech pan idzie. Wyjdź stąd! Polski dubbing. Polski dubbing jest dobry, ale te animacje są beznadziejne. Zrozumiecie to? To powinni robić gry pod animację. Znaczy powinni robić gry pod... A, zostaw jej te 50 dolców. To ci to da. Czemu tylko przecież zapłacił? No właśnie. Ech. Widzisz, Giubciu? Ej, co się dzieje? Nie, umiera. Aha. Astma. Loren Kotku, otwórz! Ojcze, przecież mówiłam ci, że masz tu nie przychodzić. Sorry, skarbie, ale stęskniłem się za tobą. Czy oni... A czy oni ją... Wiadomo. Czy on ją bije? Bo przez ten dubbing ciężko mi powiedzieć. Bo serio, nie wiem. Czy on ją tam bije, znam co się nad nią, czy no... Wiadomo. Nie wiem. On bije. Dezen, powiedz mi, on ją bije, czy robi umca? Wejdź i sprawdź. Dobra, sprawdzę! Czego chcesz, złamasie? Loren, w porządku? Masz się. A jednak. Pietrzoruj, frajerze! Jeb z buta! Znowu ty? Przypieprz. Jeśli szukasz kłopotów, to je znalazłeś.
Tak cię pistnę, że ci się odbić. O! Jestem najlepszym zabijaką na świecie! Ja ci dam, ja jestem mistrzem Quick Time Eventu! Weź mu przypieprz! Przypieprz mu ten głupi łeb! Pięknie! Kółko! Jestem mistrzem Quick Time Eventu, najlepszym zabijaką. Ała! Przypiłem do żółmi. Kung Fu Panda! Gluba z ojciec dezynek Kung Fu Panda. Ło! Bije mnie! Dziabnij go! Dziabnij! No! Krzesłem go! Krzesłem go! Krzesłem! Butelki. Zabija to. Oła. Auć. No! Wo! Oho, kurde. Pięknie! Jeszcze raz! Bang! Bang! Łombo, kombo i na deski posłany. Nikt nie będzie walczył z ojcem Dezenka. Złama się. No i... Z... Brawo. Nic panu nie jest? Mnie nie, jemu tak. Kto to był? Były klient, który się mnie uczepił. Jak zaczął się robić agresywny, to kazałam mu znikać. Proszę na siebie uważać. On pewnie tu wróci. Ej, przypadkiem ty nie wy... Panie Shelby? Tak? Dzięki. Spoko! Tak sobie tylko musiałem pobić typa. Zabawa. A mogłem zobaczyć, zostawić, widzicie? To była moralna decyzja. Ja tak naprawdę mogłem pozwolić, żeby on nią... Wiadomo. Ale ja tak naprawdę byłem psychopatycznym agresorem, dlatego wolałem typowi pobić, typa bić. Typa chciałem pobić. I wciąż cholera, nie wiem o co tu chodzi. Wiem, że no mamy tutaj tego mordercę origami i detektywa, który go śledzi. Z drugiej strony mamy pierwszego ojca, który, nie wiem, jest synkiem sobie, nie wiem, po co ten ojciec jest. Przecież moglibyśmy być, ja się samym detektywem, rozwiązywać sprawę. Co ten ojciec ma do, nie wiem, co ten ojciec ma do historii? Jako samouczek, nie wiem, rozumiem, tutorial czy coś. Dobre pytanie. Jak myślicie? O Lui tu chodzi. Ale dostałem dwa achievementy albo trzy. Zobacz potem, co będzie miał ojciec do historii. Pewnie okaże się tym zabójcą, co? Odkryłem fabułę. Nagle się nauczyłem robić origami. Ja też umiem robić origami, patrzcie. Ja też, ja wam zrobię origami na streamyczku live. Widzicie, mamy karteczkę, uwaga, tu mamy piękną kartkę pomazianą, ale mamy kartkę. Popatrzcie, robimy origami. Voila! Nazwałem to zgięta kartka. To jest najprawdziwsze origami. Nie potraficie tak jak ja, bo ja jestem najlepszy. Najlepszy. Ale trzęsą się łapy. Boom, headshot. Dobra, jesteśmy... Jezus, kim? A, tym typem. Znaczy chwila, bo nie poznaję, bo dawno nie było, ja w tą pierwszą przejść. To jest ten ojciec, czy to jest zupełnie inny typ? Zamknięty, proszę pana. Proszę się. Nie jestem ojcem. Ojcem. Tak, pan Jayden. O, albo nie. Ma pan jakąś odznakę, panie Jayden? Tak. Oczywiście, że tak.
Dobrze. Może pan wejść. To jest nowa postać, dobra. Strasznie przypomina tam tego ojca, ja no. Szukam porucznika Cartera Bakera. Znajdę go tu. Widziałem go tu wcześniej. Powinien gdzieś być. Dzięki. Jezu, ale ten dubbing jest sztywny. Serio, słyszałem, że dubbing w Heavy Rain jest naprawdę przyzwoity. No, chodzi o to, że nie. Czyli mamy tutaj historię... Jeszcze raz zapytuję. Czyli mamy tutaj historię z perspektywy trzech osób. Mamy perspektywy ojca, który stracił dzieciaka. Tak naprawdę to on powinien zginąć. Mamy też prywatnego detektywa, który wydaje się być spoko osobą. I FBI. No dobra, spoko. Historia z perspektywy trzech. To jest facet w czerni. Niech wyciąga jeszcze jeden taki bzing, będzie bzinkował ludzi. Zapis dodatki wideo. No proszę, co to jest? Października 2011, godzina... Takich rzeczy nie ma. 8.14. Aha, czyli mogę sobie to wyciągnąć, pochować. Spoko, L1. Zmysł detektywa, jak w Batmanie. Wozgrękawicz, jasne, jasne. O, jest! Nie ma, zmysł. Ja też jestem prawdziwym agentem FBI. Zmysł detektywa. Szukam porucznika Cartera Blake'a. Znalazłem go. Zmysł detektywa, zrób jak do cosplay. Tu jest ten blake. Siema. Porucznik Blake, agent Norman Jaden z FBI. Czyli już wiemy, dlaczego ci agenci noszą nocą te okulary. Jeśli jest pan miłośnikiem autostrad, deszczu i trupów, to dobrze pan trafi. Mike, powiedz temu złomasowi w buldożerze, żeby zbastował na chwilę. Własnych myśli nie słyszę. Robi się poruczniku. Idzie pan? Jaden! Więc... co się stało? Dziś o 6 rano jakiś facet wyszedł z psem na sranie i znalazł ciało. O, ale że on chciał czy pies? Z tego co udało nam się zebrać, wygląda to na robotę zabójcy z origami. Jacyś świadkowie? Jeszcze nie. W takiej okolicy? Wątpię, żeby ktokolwiek coś widział. No i co z tym koronerem? Jest już w drodze, poruczniku. Czekamy już godzinę do kurwy nędzy. Czy czas zgonu został ustalony? Jakie to jest drewniane. Godzin temu. Więcej dowiemy się, jak przyjedzie koronę. Wiemy, co spowodowało śmierć? Upadek. Na ciele nie ma śladów. Możliwe, że został utopiony, jak pozostali. Macie już jakieś ślady? Moi ludzie dokładnie przeczesują miejsce zbrodni. Jeśli zabójca zostawił cokolwiek, znajdziemy to. Tony! Dziennikarzyny mają zakaz zbliżania się na kilometr od tego miejsca, jasne? Na kilometr? Tak jest, goddammit. Zidentyfikowano już ciało? Jeszcze nie. Niedługo będziemy wiedzieć więcej. Na miejscu zbrodni jest mnóstwo osób. Nie boi się pan, że pańscy ludzie mogą zniszczyć dowody? Siedząc za biurkiem, nie znajdziesz dowodów. Nawet ta kamiczka jest gorąca. Nawet gdybyśmy nie byli z FBI. Chciałem skomentować to w pewien urażający was sposób, ale tego nie zrobię. Ten jeden raz będę dla was miły. O tym później, na posterunku. Jasne, nie ma sprawy. Mogę się tu rozejrzeć? Proszę bardzo.
Hej, Jayden! Niech pan da znać, jak pan coś znajdzie, dobra? Okidoki. W jednej drużynie. Domyślam się, że gliniarze nie lubią FBI. Ciekawe dlaczego. Ło, ile śladów! Schyl się. Uwaga do piwa. Próbka bez znaczenia pochodzi od jednego z policjantów badających miejsce. Może ma pan trochę kawy? W termosie z tyłu jest trochę. Proszę się częstować. Dziękuję. Zawsze chciałem się napić kawy. Po co badać zbrodnie? Napijmy się kawy. Cause I'm FBI. Dobra, oni mają przerwy. Nawet ich nie będę męczył. Nawet ich męczyć nie będę. Wiem, jak to jest być męczonym. Jak chcę sobie zrobić, nie wiem, przerwę, sobie kawy się napić czy coś. A tu ci dupę zawracają. Nie będę ich męczył. Ja mam szacunek do ludzi pracy. Jest detektywa. O, znalazłem ślady. Uwaga do Iwo. W wysokiej trawie ślady stóp prowadzące w kierunku ciała. Nie wyglądają na pozostawione przez policję. Na razie brak powiązaności. Czyli ciało jest gdzieś mniej więcej tu, co? Na razie nie ma niewidzialnej ściany, więc idę w tą stronę. Dobra, zawrócił, jednak nie mogę tam iść. I to taki, wiecie no, to zrobili w taki naturalny sposób, że się nagle wrócił. Obym ja to serował. Uwaga do piwa. Na ogrodzeniu za linią torów kolejowych wypadają ślady krwi. Wyniki badania krwi wskazują na długotrwały stan wyczerpania fizycznego. Wow, typu uważaj, rękawiczkę sobie pobudzisz. Rękawiczki to jest, uwierzcie mi, bardzo ważna rzecz. Wow, 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 Jezus Maria! A mógł się wywalić, sobie ten głupi i rozwalić. Mógł? Jeszcze raz. Udało się. O, dobra, idziemy dalej. Chwytaj się, idź, Forrest. Dałeś radę, wierzyliśmy w ciebie. Dobra, leć dalej, Adamie Jensenie. Z FBI. Dasz radę, wierzymy w ciebie. Pięknie. Dostaniesz ciasteczko. Ślady jakieś. Może trochę dać do mordercy. Ja napiłem się kawy. Ej, z tego co pamiętam, to... O. Z tego co pamiętam, to Heavy Rain ma chyba kilka zakończeń, nie? Uwaga do góry. Ślady opon na poboczu drogi za linią torów. Może to samochód sprawdzę. Spróbuj po oponach wymyślić, jaki to mógł być samochód. Tak, czyli jaki gaz... Lubię tego typa.
Więc tak łażę tu, łażę. Dobra. Wierzę w ciebie, Forest, nie spadnij. Chyba wszystko tam na dole. O Jezu. O, pięknie, pięknie. Kurde no. Ale i tak garniaczek będzie do sprzątania. I tak garniaczek będzie do czyszczenia. Dobra, tu sobie coś sprawdziliśmy. O, coś znalazłem. Uwaga do Iwo. Ślady krwi na torach kolejowych. Że te ślady krwi znalazł podczas deszczu. Wiesz, rozumiem, że nawet jakaś tam plamka mogła zostać, czyli nie wiem, się to jakoś rozpuścić, ale no w takim deszczu to na pewno by się coś, nie wiem, no, rozwodniło. Domyślam się, że to są zwłoki, co? Uwaga do Iwy. Ofiara leży w plecach. Brak śladów użycia przemocy. No, sprawdź buty. Nie kwestionuj technologii FBI. Okej. Krew identyczna z pobraną z ogrodzenia. Badamy go jak Wiedźmin. Jak Geralt z Wiedźmina. Jak Geralt Wiedźmin z Wiedźmina. Jak Geralt z Rivi Wiedźmin z Wiedźmina. Zaciśnięte Wiedźmin po śmierć. No coś w ten deseń. Ofiorato Jeremy Bowles. Zaginiony 5 dni temu. Sprawdź w pliku. Urodzony 1900... Dzieciak miał, to był dzieciak, który miał 12 lat, czyli co? Ten morderca z origami zabija dzieciaków? Ło, to jakiś perwers. Jakiejś ofiary została umieszczona. Prawdopodobnie osiek. Twarz ma umarzaną głowę. Tak jak inne ofiary. No wiesz, w taką pogodę to ciężko, żeby no... Chyba sprawdziłem tu już wszystko. Wiesz, w taką pogodę to ciężko nie mieć mordę umazaną w błocie, no. Jaki usyfiony. Judas. To już chyba sprawdzamy, ale... Czy to jest ręka? A nie, to jest kot. FBI nie prowadzi akt kotów. Na razie. Niedługo, że będziecie kot... Ale to był kiciuś. Ale zostawcie kotki w spokoju. Kotki to zajebiste stworzonka. Leave kotki alone. Kościół się ulatnia. Siema. A właśnie. Imponujące. Zabójca zostawił tylko te ślady, które chciał, żebyśmy znaleźli. Dokładnie wiedział, co robi. Zaplan. Wracam na posterunek. Zostaje pan? Tak. Rozejrzę się, jeśli pan pozwoli. A proszę, ja cię bardzo. Za dużo tu ludzi. Zadepczą miejsce zbrodni. A co jeśli zabójca origami jest powiązany z policją? Niekoniecznie może być policjantem, ale w jaki sposób jest powiązany? A? Ciało pozostawiono przy torach. Podobnie jak i inne ofiary. Chyba dość widziałem. Wracam na posterunek, zanim dostanę zapalenia płuc.
Lecimy w takim razie. Ej, tam był kotek! A ten pociąg przyjechał po tamtym martwym kotku. Ale powiem wam, że ten blur robi klimat. I nie wiem, tak ukrywa ten nie... takim... nie wiem, no... niedoskonałości tego tytułu. Całkiem ładnie to ogarnęli. Tak samo jak z jakiegoś powodu ziarno nie przeszkadzało w Assassin's Creed Russia. Tak... nawet, nie wiem, robił klimat. Nie robił klimatu, co po prostu... w jakiś sposób pasował. Tak samo tutaj w tym Heavy Rainie ten blur naprawdę dobrze działa. Dobrze chodzi. No, ciekawe, ciekawe. Czyli mamy do czynienia z seryjnym mordercą. W jaki sposób te trzy postaci się ze sobą połączą? Że są związane? To jest jak serial. To już nie jest jak film, to jest jak serial. Mamy trzy perspektywy, trzy postaci. I kto wie, może to jeszcze nie koniec, może będzie jakaś czwarta postać. Znaczy główna. Może niekoniecznie czwarta postać główna. Owad? Mi to bardziej na owada. Lis. Lis. Krab? Krab. Ten taki. No, ja tu widzę śmierć. Martwi. Śmierć. O, dobra, to ja jestem tym pierwszym, czyli od Jasona typem. Mam twoje wyniki rezonansu. Wszystko wygląda dobrze. Nie ma śladu urazów powypadkowych. Bardziej martwi mnie twój kiepski stan psychiczny. Wiem, że jest ci ciężko, ale musisz się podnieść, Ethan. I Ethan, nie możesz się winić za to, co się stało. To moja wina, że Jason zginął. Żyłby dalej, gdybym się lepiej nie opiekował. To był wypadek. A te zdarzają się każdego dnia. Nie możesz wiecznie obwiniać się za śmierć syna. Co u Shona? Widzę, że go rozczarowuję. Nie jestem takim ojcem jak dawniej. To super dzieciak i zasługuje na więcej. A co z tobą, Ethan? Jak ty się czujesz? Czuję się, jakby mnie znieczulono, jakby wszystko było nieprawdziwe. Czasem mówię sobie, że to tylko zły sen i że lada chwila się obudzę. Chciałbyś mi jeszcze o czymś powiedzieć, Ethan? A czy po takim wstrząsie może dochodzić do rozdwojenia osobowości? Czyli on jest mordercą oligami! Jej, już wiem! Nie pamiętali, co robili? Jakby ktoś inny nimi kierował? Ethan! To jest morderca oligami! W pewnych przypadkach wstrząśnienie mózgu może doprowadzić do poważnych zaburzeń o podłożu psychologicznym. Odkryłem fabułę całą. Możemy ukończyć grę. Czyli zakończyliśmy sesję. Ethan Zyden. Wrócimy do tej rozmowy w przyszłym tygodniu. To było zbyt proste. A co jeśli on faktycznie ma dwojnie jazdy jaźni i współpracuje z mordercą oligami, ale nim nie jest? Aha, aha. A co jeśli tak naprawdę on jest mordercą? Albo...
Nie no, za każdym... Opowiesz, jak było w szkole? Nauczycielka skrzyczała mnie za spóźnienie. Mówi, że jak znowu się spóźnię, wrócę do domu. Przepraszam cię za to, Szumi. Następnym razem lepiej to rozegram. Chcesz coś zjeść? A. Nie idziesz pobawić się? Ja z mordercą. Niby czego tego, że go nie ma. Przypadek? Nie mam teraz ochoty. Coś się stało, Sean? Nie. W porządku. Kłamie! On kłamie! Patrzcie w jego oczy, on kłamie. Sean wygląda na przybitego. Chciałbym mu pomóc, ale teraz chyba nie dam rady. Nie dogadujemy się. Czuję, że oddalamy się od siebie. Biedny Sean. Pewnie miał przeze mnie kłopoty w szkole. No, chodźmy z tego parku. Bumerang? Umiesz się nim bawić? Nie, nie bardzo. Nie wiem, jak zrobić, żeby wrócił. Mogę spróbować? Klap, klas, klas! Once again! Dasz radę, Ethan. Wierzymy w ciebie, panie bumerangowy. O ja! Udało ci się, tato! Chcesz sam spróbować? Ale ja nie wiem, jak to się robi. No dawaj, spróbujmy razem. Dobra, najważniejsze, synu, to przyjąć na początku właściwą postawę. Teraz rzuć przed siebie i trochę w prawo. A teraz... rzucaj! Uczenie się wydaje się być łatwe. Potrafię, tato! Brawo! Dostaniesz burgerka za to. To bardzo łatwe. Tato, a dlaczego masz pistolet w kieszeni? Dlaczego masz figurkę origami? Też, to coś innego. Jesteś mordercą, mi ci na to ufałem, ale skazałeś się być przyopatrzonym co innym mordercą. Tak się zastanawiam, czy wszyscy seryjni mordercy są psychopatami? Czy są seryjni mordercy, którzy nie mają, powiedzmy, takiej predyspozycji psychopatycznych albo socjopatycznych? I inna sprawa, czy socjopaci i psychopaci wszyscy są spierdoleni? Znaczy, no spójrzcie na mnie. To by oznaczało, że tak. A to w kieszeni to takie gumowe, to co? Uduś go! Uduś go! Dude! Na pewno wymyślimy, co z nim robić. Już dawno nie bawiłem się na huśtawce. Pójdziemy razem? Tak! Jej, chodź, synu! Bawimy się na huśtawce. A dzisiejsze dzieciaki tylko w te komputery grają. Ale pompujesz. Jak na siłowni.
za melodramat? Tak na siłce. Ej, bo jak spadnie, to sobie kupi... Nie, to jest dziecko, to nie wypada. Ale melodymat. A na początku w tutorialu wszystko było takie kolorowe i zabawne. Zdaje się, że dobrze się bawi. Już dawno nie widziałem tego uśmiechu. Na pewno wymyślimy, co z nim robić. A może chcesz na karuzelę? Zakład, że rozpędzę ją tak szybko, że w głowie ci się zakręci? Super! O, dzięki, ja wypędku za hosta. Zawsze na propsie. Siadaj, synu, na karuzelę. Tak cię zakręcimy, że będziesz zakręcony do końca życia. Wybijemy ci z rozumu wszystko. Chyba mu się nie spodobało. A też się nagle tego uśmiechu. Smaszujemy! Dawaj, tato! Jak najszybciej! A jak sobie ten głupi rozwalisz? Szybciej! On ucieka! Przeszedłeś test na kosmonautę. Tak, ale jest na telefonie nowa. Poproszę paczkę truskawkowych gum do rzucia. Dzięki. Sean, kupiłem ci gumy. Nie lubię truskawek. Ale dziękuję, to było miłe. Tak truskawek nie można robić, ty głupi gówniarzu. Ja wydaję ciężko zrobione hajsy na cuksy, a ty mówisz, że cuksów nie lubisz? Chcesz pobawić się na huśtawce? A chcesz robić japę? Pobujam cię. Dobra! Bo nie potrafię padem ruszać, synu! Daj mi spokój! Taka dramatyczna muzyka, no kurde, padzie! Tato! Bo chcę cię zabić. Dawaj, tato! Wyżej! Najgorsze to ruszenie tym padem. Dobra, koniec tej zabawy, musimy iść do domu. No, dziękuję. Ale było fajnie. Jej, czy nie? Chyba będzie padać. Lepiej już chodźmy.
Nie będę cię, halo, synu, nie będę za tobą wołał. Nie bądź jak Jason. W sumie nawet nie pamiętam, jak się on nazywa. Nie przypominam, jak było przedtem. To znaczy, jak Jason tu był. Wiesz, chciałbym, żeby wszystko było tak, jak kiedyś. Ja też. Ja też. Tato, mogę się przyjechać na karuzeli? Mogę? Pewnie. Wybierz konia i wsiadaj. Pójdę po bilet. Jeden, proszę. $1. Daj, synu. O, zaczyna się coś od Janie Pawlać w jego umyśle. Masz schizy. Wow! Ej, o lulku to chodzi. Tu pomalę rozwojenie jaźni. Sean! Sean! Jak nie Jason, to Sean. Sean! O luj tu chodzi. Teraz jesteśmy na tym, a raz tutaj... O luj tu chodzi. Sean! 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 Porwali mu syna. No wiesz co, ja domyślam, wiesz co. Prawdopodobnie teraz to, co się teraz dzieje, jest rzeczywistym obrazem, a to, co wcześniej było, to było jakby wspomnieniem. A tak naprawdę teraz porwali mu syna. I to jest ta rzeczywistość. W sensie jednego syna porwali mu drugiego i to jest rzeczywistość. Jestem spierdoli, bo ma tatę psychola. I to by miało sens. To by miało sens. I znowu mu pewnie matka rzuci się na niego winę, że on zabił syna. Biedak. Dobrzy kumple. Dobrzy kumple. Czyli chyba jednak miałem rację, albo nie, chyba że teraz jesteśmy innym. Idą osobą. Gliniarzem czy coś? Że to nie jestem gliniarz, a nie, ja jestem FBI-akiem. Załatwmy formalności, żebym mógł wrócić do prawdziwej pracy. Boże, nudzi mi się. Nienawidzę nic nie robić. Muszę zobaczyć się z kapitanem Perrym.
Takie rozkazy. Jezu, nienawidzę tego zasranego protokołu. Chyba przyszła pora na zabawę z Iwo. Iwo? A ty dalej masz garniaka brudnego! Lubię tego typa. Lubię tego typa. Ile to może jeszcze potrwać? No, zaraz powinien skończyć. No, no. Ej, weź sobie garniaka umyj. Wiem, że przez moje upadki, no działo się, ale bez jaj. Sean trafi do pierdla za handel narkotykami, tata jak z pierwszą ofiarą. O. Ty zawsze musisz szczemy kawiczkę. No to co za technologię, FBI. O, czołgi możesz sobie odpijać. Zabawy. Ja pierdziel! Za technologia. Jaka technologia, ja chcę takie coś. A nie myślałem, że pojebany jakiś. Ten FBI-czyk jest spoko. Charlene, wychodzę, potem przejrzę raporty. Odwołaj wszystkie popołudniowe spotkania. Dobrze. A, panie kapitanie, jest tu agent Norman Jayden z FBI. A no tak, Jayden. Oczekiwaliśmy pana przybycia. FBI! Może pan pójść ze mną, porozmawiamy po drodze. Tak, oczywiście. To jest AL jakby. Chciałbym sytuacji zanim zaczniemy, ale to chyba niezbyt dobry nie, moment. Nie, może być teraz. Z tym, że mam konferencję prasową. Odbywają się codziennie. Proszę mi wierzyć, czasem nie wiadomo co im powiedzieć. Na szczęście dziś mamy coś nowego. Poznał pan porucznika Blake'a? Tak, spotkałem go rano. Prawie jak Microsoft Jones. Działa według własnych metodalnych. Dobry, Glina, na pewno się dogadza. Jakiś uchyty, a brudny ganie w ogóle. A może umie pan wiązać krawat? No tak. Będę szczery, poradzilibyśmy sobie bez pomocy FBI, ale prasa nie daje nam spokoju. Sprawa zabójcy z origami zupełnie nas zaskoczyła. A teraz wszyscy o niej mówią. W tym kraju są setki zabójców, ale nam trafił się naprawdę wyjątkowy cudak. Zostawia kwiaty i figurki origami. I bądź tu mądry. I nagle zbiega się prasa. I my stajemy się najciekawszym miejscem na ziemi. Mam za zadanie aresztować mordercę. Z całym szacunkiem, sir. Ale reszta to już nie moja sprawa. Sir, typu, ty umiesz wiązać? Za ciężko się wiąże krawat. Nie. Oczywiście, że nie. Ja tylko proszę o wyraźne postępy. I to szybko. Prasa chce złapania sprawcy. A my musimy jak najszybciej podać im go na talerze. Oby profilowanie szło panu lepiej niż wiązanie krawatów. Nieważne, poradzę sobie. No potrafisz szybko uwiązać krawaty? Dlaczego chciałeś, żebym ja ci wiązał krawaty? Niezastąpiona Charlene pokaże panu gabinet. A jeśli to pana interesuje, to zapraszam na konferencję prasową. Rozezna się pan trochę w tutejszym klimacie politycznym. Dziękuję panu. Witaj w klubie, Jayden. Idę na tą konferencję prasową. Because why not? Oni serio donaty wpierdzielają. Perry prowadzi właśnie konferencję prasową. Zajrzę tam, może być ciekawie. Umieram z pragnienia. Gdzie jest ten dystrybutor? Tutaj widziałem jeden. Gdzieś widziałem Blake'a. Może powinienem z nim pogadać. Ostatni kubek w tym sezonie. Dobrze, że nie ma jakimś tam eventu z picia. Dziwna postać z tego Perego. Bardziej interesuje go prasa niż śledztwo. Bo to polityk. Muszę zobaczyć się z sekretarką Perego, żeby pokazała mi mój gabinet. Chcę zacząć pracę. Rozejrzę się po posterunku, rozprostuję nogi. Jestem gotowy. Może zaczniemy od rozmowy o śledztwie. Mam parę rzeczy do zrobienia. Jeśli do panu pasuje, pogadajmy później. Dobra. Nie ma sprawy.
Proszę dać znać kiedy. Dobra, gdzie ta konferencja prasowa? Oni serio wpierdzielają te pączki, ja pie... O, jest konfa! A powiem wam szczerze, że donaty są zajebiste. Lepsze od naszych polskich pączków. Ale można to nazwać polskim pączkiem. Nie. Nie kontaktował się, a motywów jego działania musimy szukać w dokonanych przez niego morderstwach. Tak? Proszę o pytanie. Niektórzy twierdzą, że policja zbyt długo zwlekała z podjęciem sprawy morderstw, ponieważ ofiary pochodziły z biedniejszych części miasta. Jak pan to skomentuje? Nonsens. Policja nie dokonuje podziału ofiar na podstawie ich statusu społecznego. To prawda, że zabójca zdaje się wybierać ofiary pochodzące z biedniejszych części miasta. To, co utrudnia śledztwo w tych rejonach, to wysoki wskaźnik przestępczości. Jeszcze kilka pytań? Tak? Podobno FBI przysłała do pomocy przy śledztwie jednego ze swoich kryminologów. Czy to prawda? Jest pan dobrze poinformowany. Tak, poprosiliśmy FBI o przydzielenie profilującego, który pomógłby nam w śledztwie. Chcieliśmy ogłosić to w najbliższych dniach, ale widzę, że to już niepotrzebne. Według niektórych źródeł ratusz wywierał naciski na policję, żeby unikać wzmianek o seryjnym zabójcy z obawy, że mogłoby to zaszkodzić trwającej kampanii wyborczej burmistrza. Zechce pan to skomentować? Bezpodstawne domysły. Burmistrz ani razu nie ingerował w tok śledztwa. Oczywiście poza udzieleniem policji pomocy i wsparcia. Dziękuję za pytania. Jeszcze tylko jedno pytanie. Ostatnie pytanie. Kapitanie Perry, jeszcze jedno pytanie. Co za polityka. Czy mi się wydaje, czy ja tu mam 25 klatek? God damn it. Ładny zegarek. A, to tradycyjny prezent dla naszych nowych poruczników. Każdego roku kupujemy taki sam z okazji awansów, od 20 lat. To bardzo dobry podarunek w takiej sytuacji, no i przy tym praktyczny. Może się pan dołączyć do funduszu, brakuje nam jeszcze kilku dolarów. No czemu nie? Proszę pogratulować ode mnie Larry. Na pewno nie zapomnę. Kapitan Perry mówił, że pokaże mi pani mój gabinet. Oczywiście. Proszę tędy. Kobito. Z drogi. Przytulny widzę. To? To mój gabinet? Tu kazano mi pana przyprowadzić. Jakby co, wie pan, gdzie jestem. Świetny gabinet. Widać, że lubią tu FBI. Dobra, do roboty. Może byś te wiesz, no, stary te pajęczyny czy coś. Symulator pracy. Ale patrz, jaki upieprzony jest tu. Tak, chodź po tych dokumentach, cokolwiek to nie jest. Rety, to raczej jakiś większy schowek.
No cóż, prosiłem o cichy kąt do pracy i chyba mam, co chciałem. Nie ma co zwlekać. Czas wziąć się do pracy. Najpierw przejrzę akta sprawy. Gościu ma wszystko w tych okularki. Jak to takie okularki? Halo, one są zajebiste. Po pierwsze, zmienić gabinet. Jakie to jest kurde fajne! Ja to takie okulary... Nie, ja muszę takie okulary mieć. Chcę tu pracować. Ślady opon. Już odkrył, jaki to samochód. Chyba jeździ Chevroletem Malibu z 83. Już opony można sobie kupić, wymienić, halo. Figurka origami. Brak odcisków i dowodów. Nie ma się na czym oprzeć. Origami można kupić tylko w jednym sklepie. Ale też można je zrobić, halo? Idea. Popularny gatunek. Niczym nie pomoże. Orchidea to popularny kwiat. Do kupienia w każdej kwiaciarni. No dobra. I co tu mamy? Akta teraz? Jakie to okulary są zajebiste! Ja... No... 8 ofiar w ciągu ostatnich 3 lat. 8 ofiar. Sami chłopcy. W wieku od 9 do 13 lat. Brak śladów przemocy. Czy możemy sobie założyć, że ten Sean zostanie porywany? A raczej został. W sumie o tym już mówiłem wcześniej. Żadnych świadków. Ciała znajdowane 3 do 5 dni później. Utopione. W deszczówce. Dlatego rain, heavy rain. Ha. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o... o to, że pada ciągle. Zabójca szybko poczuł się pewnie. Swobodnie działa coraz dalej od miejsca zamieszkania. To utrudni stworzenie profilu geograficznego sprawcy. Nie wiem, czy widziałeś, ale Ethan w domu znalazł figurkę origami. No, także no, tak wcześniej mówiłem. Musiał ten origamiowy typu porywać. Go. Dobra, już patrzyłem, Jezus ma, jakie to jest wyczulone. Modus operandi. Zobaczmy modus operandi. Profil naszego mordercy. Ten sam rytuał. W dłoni origami, na piersi orchidea. Ofiary znajdowane zawsze do 6 godzin od chwili śmierci. To znaczy, że trzymano je przy życiu przez kilka dni, a potem topiono. Przepytano ponad 3,5 tysiąca osób.
przesłuchano ponad setkę podejrzanych. Nie natrafiono na żaden trop. No ładnie. Nie, to jeszcze nie koniec. Nie no, to już sprawdzałem. Jakie te okulary są zajebiste. Chyba dołączę do FBI. Ło! A on zieleniał. Już stało. Ej, dlaczego zabijacie mojego ulubionego agenta FBI? No nie, znowu. Powinienem się umyć. Znowu? Aha, bo tak, faktycznie on tam coś tam mógł zażyć. Muszę trochę wziąć. Zemdleję, jak będę walczył. Już dobrze. Na pewno dam radę. Wiem to. Jak zombie. No nie, znowu. Powinienem się umyć. Potrzebuję tego. Poczuję się lepiej. Czuję się beznadziejnie. Muszę się trzymać. Dam radę. Wyjdź! Wszystko w porządku. Jak walczy typu ze sobą. Ta muzyka. Gościu jest na dragach i to mocny. I tu jest nasz postać, nasz Ethan. Tu ja mu zaginął syn Blake. Czyli tak to się łączy, dobra. Czyli za chwilę połączą nam się losy pana FBI i tego, a później Blake, pewnie detektywa. Mars. Proszę powiedzieć, co się stało. Ethan Mars. Dziś po południu wybrałem się z synem Seanem do parku. Bawiliśmy się chwilę. Potem on chciał iść na karuzelę, więc usiadł na drewnianym koniu, a kiedy się odwróciłem, Seana już nie było. O której dokładnie weszliście do parku? Proszę sobie przypomnieć, panie Mars, liczy się każdy szczegół. To musiało być... coś koło 16. W pół do 6, nie pamiętam dokładnie. Przecież nie było... Miał na sobie pański syn, gdy zniknął. Miał na sobie kurtkę. Co innego pitałem? Beżową. Beżową kurtkę. A no białą? I spodnie. Z jakiego miał spodnie? Beżowe spodnie. Czyli Seán zniknął, a pan nic nie widział. Nie był pan z nim przy karuzeli? Nie... Nie pamiętam dokładnie. To stało się tak szybko. Twierdzi pan, że po szkole zabrał pan syna do parku.
Zaginięcie zgłosił pan o 20:15. Czemu zwlekał pan z zawiadomieniem policji? Ja nie wiem, spanikowałem, nie wiedziałem co robić. Panie Mars, czy Sean miał jakieś problemy, kłopoty? Jakikolwiek powód, dla którego mógłby uciec? Sean to bardzo wrażliwe dziecko. Ostatnio stosunki między nami nie należały do najlepszych. Żadnych problemów w szkole? Żadnych konfliktów między panem a pańską żoną? Od pół roku jesteśmy z żoną w separacji, mieszkamy osobno. Ale Sean nigdy nie oddaliłby się bez naszego pozwolenia. W porządku. Na razie nie mam więcej pytań. Może pan iść, pani Marsz. W nocy będziemy szukać dalej. W razie wątpliwości skontaktujemy się. Czy myśli pan, że zabójca z origami? Okej. Pański syn pewnie uciekł i za kilka godzin sam się odnajdzie. A co jeśli to zabójca z origami? Wtedy mamy około 4 dni, żeby go uratować. Przypał. Dowiedzieli się czegoś? Nie, jeszcze nie, ale będą szukać całą noc. Myślą? Czy myślą, że to zabójca z origami? Na razie nie można tego stwierdzić. Ale to jest możliwe. Jak to się stało, Ethan? Zostawiłeś Shona samego? Nie powinieneś spuszczać go z oczu. Na miłość boską, czy tak ciężko jest upilnować dziecko w parku? Czemu go zostawiłeś, Ethan? Czemu? Nie dość, że straciłeś Jasona? Przepraszam. Nie to chciałam powiedzieć. Bardzo mi go brak. To co wiem? O kurde. Czyli teraz będziemy grać panem detektywem. Spoko, spoko. Hello. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pan. Sklep jest pusty. Taka pora. No dobra. Czyli możemy sobie spokojnie pogadać. Mogę w czymś pomóc? Na to liczę. Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z origami. Chciałbym zadać panu parę pytań. To się napisy zepsuły. Mój syn nie żyje, panie Shelby. Nie mam nic do dodania. Zabójca porwał kolejną ofiarę. 10-letni chłopiec. Jak twój syn, Reza. Mam 4 dni, zanim jego ciało zostanie znalezione na jakimś odludziu. Nie zrobiono nic.
by ratować mego syna. Teraz proszę wyjść. Proszę stąd iść. Ja też straciłem bliską osobę. Wiem, co pan czuje. Więc sam pan rozumie, że nie chcę z nikim o tym mówić. A ma pan inhalatory? Skończył mi się. A tak przynajmniej nie wyjdę z pustymi rękami. Na samym końcu, po prawej. Dzięki. Dobry wieczór panu. Szuka pan może czegoś konkretnego? Otwieraj kurwa kasę. Nie próbuj żadnych numerów. Otwieraj kasę, jebany capie. Cała forsa na ladę. Głuchy jesteś czy co? Otwierasz kurwa tę kasę czy nie? Nie, proszę. Nie ma pan prawa mnie okradać. Bardzo ciężko na to pracowałem. Nic nie. Coś ty powiedział? Pojebało cię, capie? Nie czaisz, co? Myślisz, że to kurwa żart? Nie wiem, bo ci wyjebie z gnata. No już! Nie ukradnie. Hej ty! Chodź tu! Mówię, chodź tu już! Nie ruszaj się! Ręce do góry! Łapy w górę, bo strzela! I co chcesz zrobić? Ktoś może wejść do sklepu i wezwać pomoc. Nie masz żadnych szans, nie wywiniesz. Pierwszy, który tu wejdzie, dostanie kulkę w twarz. I chuj, ale ty mnie wkurwiasz. A jak się wkurwiam, to nie wiadomo, co mogę zrobić. Słuchaj, nie warto. Odłóż broń i odejdź sobie. Ty mi radzisz? Dam ci kurwa dobrą radę. Nazywam się Scott. A ty? Jak masz na imię? Andrew. Jestem Andrew. Masz kogoś, na kim ci zależy? Może dziewczynę? Rodzinę? Tak. Mam kogoś. Małą córeczkę. Nazywa się Jessica. Co by Jessica pomyślała, gdyby cię teraz zobaczyła? Pomyśl, co z nią, jak coś się stanie. Słuchaj, jeszcze nie jest za późno. Jeśli odłożysz broń, o wszystkim zapomnimy i na tym się skończy. Po prostu odejdź. Nic poważnego? Kurwa, koleś, co ty myślisz, że ja tu robię? Spokojnie, tylko bez paniki. Nikt ci nie chce zrobić krzywdy. Jeśli nie damy się zwariować, wszystko będzie dobrze. Spoko, koleś. Wszystko w zajebistym porządku. Nieźle. Prawie uwierzyłem w to pierdolenie. A teraz... Jestem za stary na to. Ale serio, nie wiedziałem, co się może stać. Stokrotne dzięki. Nie wiem, co by się stało, gdyby pana tu... Cóż, przynajmniej nie przyszedłem na darmo. Dobranoc. Kiedy mój synek, Reza, zniknął, dostałem list, a w nim kwit z przechowalni. W skrytce znalazłem to pudełko. Nie wiem, co to wszystko znaczy. Ale to chyba jakaś wiadomość od człowieka, który odebrał mi syna. Mogę? Pudełko z butami. No i Gami! Może
Wziąć to pudełko może się panu przyda w śledztwie. Mnie nie pomogło uratować Rezy. Ale może panu pomoże odszukać czyjegoś syna. Panie Shelby. Wydawało mi się, że w tym miejscu nie można trafić na dobry. Ale teraz widzę, że się myli. Wiesz, może byś wezwał teraz policję, a nie leżał na ladzie. Bo nie wie, kiedy ten typu się, wiecie, no... Kiedy odzyska przytomność i to może być problem. Druga 44. To jest inne mieszkanko, o! Co zrobili z tamtym mieszkaniem? No siema. Proszę nie reportować streama. A co, będzie coś ostrego? I to koniec na dzisiaj. Jeszcze dowiemy się już na tym odcinku pod tytułem Ciężki deszcz. Do zobaczenia i dobranoc. O, co to, duchy jakieś? Gazety, obudziła się cholera, bo wie, co trzeba zrobić. O, ktoś tu jest. Biły nóż i dziabni kogoś. Przysięgam, że coś słyszałam. Świetnie, Melison. Chyba zaczynasz wariować. Kawę, musisz się kawy napić. Mieszkalnie prawie tak samo jak... I kawę robi... Coś ciepłego dobrze mi zrobi. Druga 47. Zawsze ta sama godzina. Zawsze się budzisz o tej samej godzinie? Coś znaczy. To coś znaczy. Cholerna bezsenność. Jestem wyczerpana, ale nie mogę zasnąć. Może powinnam się położyć i spróbować zasnąć. Nigdy nie wiadomo. Lepiej nie brać znowu tych cholernych tabletek. No dobra. Porządny, ciepły prysznic. Czasem pomaga mi zasnąć. Masz kibel? Nie wiem, czy to dobry pomysł. I się myśl, kiedy słyszysz jakieś głosy,
jakieś hałasy, ale why not? Gdzie jest prysznic? Tu jest. Cenzura. Jak dobrze zrobiona cenzura, i serio. O nie! Nie! Są dzieci! Są dzieci! Muszę kogoś zacenzurować, chwila! Chwila, cenzurujemy! Nie ma tak dobrze, cenzurujemy! Nie ma tak, nie ma, cenzurujemy, cenzura! Nie! Dobra. No i powinienem cenzurę już dać znowu. Ale no dobra. Dobry prysznic, co jest to? Muszę się przespać. Muszę w końcu jakoś zasnąć. Wow, coś tam było. Masz schizy już jakieś. Weź nóż czy coś. No definitywnie tu coś jest. Przysięgłabym, że widziałam cień. Zwariuję zaraz. To śmieszne. Drzwi są zamknięte i nikogo nie ma w domu. Pewnie to jest głupie kłaść się teraz do łóżka, ale... Wow! Tam coś serio jest, jakiś typ. Zamaskowany, nie wiem, popychacz? Sąd w tym, że lodówka była zamknięta przed chwilą. No patrzcie no! Albo masz schizę, albo... O jest! Zamaskowany popychacz! Ktoś tu chodzi! Ktoś jest w mieszkaniu! No shit! Telefon na biurku! Mogę zadzwonić po pomoc! Drzwi... To jedyne wyjście! Jeśli do nich dotrę, mam jeszcze szansę! Do drzwi! Spierdzielaj! O nie! Zamaskowany popychacz! O, walczymy z zamaskowanym popychaczem! Weź mu dziabni z czegoś! Zbani! Zabijmy! To jest dwóch zamaskowanych popychaczy! God damn it! O nie! O nie! No nie! Nie, 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 nie! Zamaskowany popychacz! Nie, dwóch zamaskowanych popychaczy! God damn it!
Demet. Tak trudne to jest. Trzech zamaskowanych popychaczy. Bęk! Kufa panda! Co za wrestling! Nie! O nie! Nie ma żadnych quick time eventów! O jest! To kibelka. Dobry pomysł. Masz przypał. No nie! Kolejny! God damn it, to był tylko sen, serio? Co to był za prank? Głupie zamaskowane popychacze. I znowu tym Ethanem, Jezus, najbardziej depresyjna postać. Dajcie im pana detektywa albo, nie wiem, tego FBI-czyka. To jest czwarta bohaterka, trzech bohaterów. Jać. Pamiętam, że z kilku perspektyw, no ale jeśli znalazą jeszcze jedną perspektywę, to będzie ciężko, naprawdę ciężko. Jest zbyt duży chaos. Kiedy rodzice wrócili do domu z kościoła, ich dzieci nigdzie nie było. Szukali ich wszędzie. Wołali je, błagali o powrót, lecz nic to nie dało. Powiedziałem, czy tak, czy nie, ale nie będę spoilerował. Czyli będzie. Znaczy, może być, tak to myślałem się, jakaś postać, ale ona będzie tylko na jeden epizodzik. Na jedną chwilę. To znaczy z jednej perspektywy, domyślam się. Czyli... Cholerny zabójca z origami. Muszę stąd wyjść i sprawdzić, o co chodzi z tym kwitem. Bo już o tym mówione. Ale te ogrodzenia mają małe. Co to te ogrodzenia w takim razie? Znowu ma schizy. Znowu ci dzieciak zniknie. Trzeci dzieciak ci zniknie.
Rozumiesz, masz trzeciego dzieciaka, o którym nie wiesz. Muszę przebić się przez tłum. Nie, nie dam rady. Po prostu nie dam. Halo, typu, ty musisz tylko iść do przodu. Nie dam rady. Za dużo ludzi. Chłopie! On jest jakiś pieprznięty. Dramatyczna muzyka, przechodzenie przez tłum. A, L1. Jakiś pijany? O, czas stanął w miejscu. He? Co za jakdol? Jestem jakdolem. Jason! Czerwony balonik. Jak ja lubię gier, gdzie są schizy jakieś. Już się to przeszło. Jason! Już to się przyjadło po tym. Na miszące. Schizy nigdzie dobrze nie działają. Jason! Tam widziałem balon. O, jest balonik. Jason! Jason! Halo! Jest! Czerwony balonik. Co tu się od Janie Pawla? I co ten ragdoll? Jason! O, jest! Jason! Jason! Ja pierdzielę, co ten ragdoll. Do Arkham go wysłać. To jest nowy Joker. To jest najbardziej wkurzająca postać, jaką w ogóle wykreowano. Rząd 18, skrytka numer 3. Siema. Rząd 18, 8, 9, 13. 16, 17, oczywiście, moja skrytka musi być na samym końcu, bo jak żeby nie inaczej. Ej, tu nie masz skrytki 13. 6, 19, rząd 18. Jest, jest, jest. O, dostał takie samo skrzyneczkę. Czyli jednak. A co jeśli to ona jest zabójcą origami? Albo oboje są zabójcą origami? To wszystko miałoby sens. Tak.
łodzi L.A. Noir VR. Dezen, Internet Explorer dla ciebie, taki specjalny złoty. Ja pierdzielę, takie stare info wygrzebywać. Jest to chłopie. Szkoda gadać. O tym już wszyscy wiedzieli od dawna. Jadę, jadę. No dobra, tyle. Tyle jeśli mowa o Heavy Rain. Jak już, no, zostało zadecydowane.